Manko, siemanko. W tym odcinku zamontuję Sylwii nowy zestaw audio. Będzie to Pioneer SPH10BT. Myślę, że może być fajny. Nie będzie trzeba mieć dodatkowego uchwytu na telefon. Warto sobie kupić taki zestaw plastikowych, takich, nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że jak coś tam działamy, rozbieramy sobie jakieś może elementy tapicerki w samochodzie, no to warto to mieć. Ja trafiłem na to właściwie przypadkowo w Army Shopie tutaj w Irlandii. No i do tego właśnie też trzeba było dokupić przejściowy jakiś tam zestaw kabli. No i to fascia, czyli ten kawałek plastiku. Zamówiłem to z Anglii. No i też zobaczymy, jak to wszystko będzie siedzieć. No i cóż, działamy. Dobra, na początek weźmiemy sobie takie coś i z tego co widziałem, to trzeba usunąć ten pierwszy panel tutaj. Właśnie całe to trzeba podważyć z jednej strony, z drugiej strony ściągnąć ten panel, rozłączyć guziki, rozłączyć linkę i po prostu będziemy jechać dalej. Teraz trzeba usunąć te dwie śrubki, tą i tą, i to będzie właściwie następny krok. Teraz po odkręceniu tych dwóch śrubek ten panel tutaj zaczyna się ruszać i to jest właściwie następny krok. Bardzo łatwo schodzi, super. Natomiast teraz trzeba odkręcić te dwie śrubki. Taki bajer. No i poszło. Wow! Nie było to takie trudne. Dobra, teraz wezmę uchwyty. To są takie dwa elementy. Rozkminię to i wam pokażę. Wiercę sobie dziurki. Cztery śrubki mam. Fuck. Wiecie co wymyśliłem? Wymyśliłem coś takiego. Biorę tą łapkę. Wydaje mi się, że trzeba było przykręcić w taki sposób. Tą łapkę trzeba by było przykręcić w taki sposób. I wtedy ten plastik siądzie w taki sposób i on przytrzyma po prostu półkę. No i ciekawe, ja sobie teraz wezmę, rozpakuję tego pioniera i będziemy ten podłączać to po prostu. Fajne. Dobra, no jest. Bum. Ja byłem bardzo ciekawy tego otwarzacza. Ma uchwyt na telefon. Nie wiem jak się go otwiera jeszcze, ale to obczajemy. To jest USB. Coś otwiera te. Aha. Panel trzeba ściągnąć. A o to chodzi. To mi się widzi. To będzie cały czas otwarte ze względu na telefon, więc. Dobra, idziemy. No i powiem wam, że super to siadło. Tu można sobie przesunąć ten plastik i dosunąć do półki, bo ma jak gdyby takie widełki. Po tej stronie, jak widać, musiałem odkręcić tą łapkę, natomiast siedzi to fajnie i równo. Muszę jeszcze przyciągnąć kabel gdzieś do zestawu głośnomówiącego, także... Trochę się męczyłem nad zestawem głośnomówiącym, gdzie pociągnąć kabel, bo tu wszystko jest zabudowane. Natomiast tutaj wziąłem drut i po prostu to będzie chyba najprostsza opcja. Włożyłem ten drut od strony kolumny kierowniczej. Tutaj. I wyciągłem go tutaj tą dziurą. Jest! Jest!
Au! Najprawdopodobniej nie będzie potrzebna ta ramka oryginalna, no bo nie wejdzie, nie ma gdzie wejść. Nie wejdzie, nie ma szans, tego nie może być. Gdyby z tej ramki nie bardzo mi się to podobało, widać całą tą jak gdyby obramowanie, więc wyciągam go trochę, spróbuję odgiąć te blachy tutaj, te, żeby nie wchodził głębiej. No, teraz fajnie odstaje. Ja te plastyki pewnie będę oklejał. W przyszłym roku mam plan jechać na szkolenie oklejania samochodów. Chciałbym okleić swoje samochody, mojego Focusa, więc zobaczymy jak to pójdzie, nie wiem. Natomiast póki co wydaje mi się, że wygląda dobrze. Wygląda fajnie, muszę ściągnąć aplikację do tego odtwarzacza, bo on jest kompatybilny z telefonem, dosyć dobrze funkcjonuje razem podobno. Jest w fajnym miejscu na środku. Ta kompatybilność też między odtwarzaczem i telefonem też jest, wydaje mi się, dosyć ważna. Nie wiem, odpalę może jakiś mój odcinek. To była fajna muza, więc spróbujmy. Nawet na tych starych głośnikach, kurde, naprawdę, fajny bas. No bez porównania ze starym, oryginalnym odtwarzaczem. Moje. No? Teraz zamontowałem. Nie. Ja jestem montownik. Nie, działam. Co? Czasem... Się nie wybulisz, kobieta. Taki panelek tutaj? A co tu wlazło? Tym się tam nie interesuj się. Dobrze to wygląda. Myślałam, że będzie bardziej kurde kupiastą. Myślałam, że będzie kupa fest. Bo u ciebie jest kupa. No bo u ciebie. Na pewno takie ziemniaki zjem. Tak, może być z sosu czosnkowego. No bo jest sałatka, więc może być bez sosu. Bo ja tu kończę już epizod, I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Magor zamontowany dla Sylwii. Sylwia się cieszy, jest bardzo podekscytowana, ja też. No i to by było na tyle. Dużo miłości, zdrówka i szczęścia. Do następnego odcinka. Hej.